Za 6 minut, godzina 8. Scena balkonowa w Lublinie przy krakowskim przedmieściu. Ciąg dalszy. Ksiądz Mieczysław Puzewicz, delegat do spraw osób wykluczonych, jest gościem Poranka Wnet. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie pana i słuchaczy. Lubelszczyzna to jest takie miejsce, gdzie jest najwięcej w Polsce obozów dla uchodźców. Ksiądz blisko jest związany z uchodźcami jako osobami wykluczonymi. Jak wygląda sytuacja teraz, sytuacja z uchodźcami afgańskimi? Ilu ich jest? Gdzie oni są i jak się nimi opiekujemy? Może unikajmy określenia obozów, to są ośrodki. Obozy to się trochę źle kojarzy. W tej chwili jest tutaj ponad 1/3 tych wszystkich uchodźców z Afganistanu, którzy przybyli samolotami z Kabulu. To są ośrodki pod Radzyniem Podlaskim, pod Białą Podlaską i Włókowie. Jest bardzo dużo rodzin z dziećmi. No niektóre dzieci przyleciały nawet bez butów. Dzięki Bogu udało się już takie potrzeby zaspokoić. Niektórzy z jedną tylko reklamówką w ręku. No ale trzeba też się otwierać na takie siostry, takich braci. To, co mogliśmy razem tutaj z Centrum Wolontariatu, to zaopatrzyliśmy wszystkich w najpotrzebniejsze rzeczy. Wsłuchujemy się też w ich potrzeby. Na szczęście nie ma konieczności, żebyśmy mówili w pasztu lub dari, ponieważ większość z nich mówi w języku angielskim, a niektórzy nawet po polskim, więc ta komunikacja jest łatwiejsza. No i zobaczymy, co będzie dalej, ponieważ większość z nich deklaruje chęć wyjazdu dalej, głównie do swoich diaspor w Austrii czy w Niemczech, ale pewnie część zechce tutaj osiąść. Mamy już wypracowane takie dobre, wydaje mi się, formy integracji, jak nauka języka polskiego, czy otwieranie przedszkola dla dzieci, zajęcia takie inkulturacyjne. Czekamy na rozwój wydarzeń. A jak w tym kontekście, w ogóle w kontekście uchodźców, ocenia ksiądz politykę państwa? Ja myślę, że ona od 30 lat niestety nie jest przemyślana. Wielokrotnie o tym rozmawiałem z różnymi osobami, które próbowały jakoś zrozumieć i namyślić się nad procesem asymilacji, integracji. No niestety nie mamy tego do końca przemyślanego, stąd też są to takie działania dosyć, powiedziałbym, spontaniczne, a niestety musimy się przygotować, moim zdaniem, że kwestia uchodźców to będzie problem aktualny przez wiele, wiele lat i myślę, że to, co dzieje się na granicy z Białorusią obecnie, to jest dopiero początek kolejnych fal, które będą przybywać, pukać do bram Europy z różnych stron, również tutaj na Lubelszczyźnie, gdzie mamy granicę z Ukrainą czy z Białorusią, a można uczyć się na błędach, które popełniły kraje Zachodu, przyjmując zupełnie bezmyślnie, bez jakichś programów integracji takie osoby i teraz przeżywają różnego rodzaju problemy. Myślę, że tradycja Polski, wielokulturowości, zwłaszcza tutaj na wschodzie, zobowiązuje nas do jakiegoś przemyślanego sposobu podejścia, różnych metod integracji, które byłyby skuteczne i pozwoliły, tak jak w Rzeczpospolitej, prawda, w pierwszej Rzeczpospolitej i w drugiej, gdzie tutaj na przykład na Lubelszczyźnie, no spokojnie żyły ze sobą kilka nacji, różne wyznawały religie, miały różne kultury, więc myślę, że to jest do zrobienia, tylko trzeba się dobrze nad tym namyślić i wprowadzić odpowiednie formy integracji. A czy teraz jest w tych ośrodkach dla uchodźców jakiś rodzaj alertów, czy są przygotowane specjalne miejsca, myśląc o tym, że ta ilość uchodźców zwiększy się? Wiem, że wojewodowie mają wyznaczyć określone miejsca, do których mogliby dalej przybywać ci, którzy są przewożeni do nas z Afganistanu. I sądzę, że no, to jest dobry pomysł, żeby leżało to w gestii wojewodów, którzy znają tutaj sytuację. Znając naszego pana wojewodę, myślę, że będą to dobre pomysły. Wczoraj w popołudniu Wnet była gościem pani Lida Hamzatowa. Lida Hamzatowa. Kiedyś, 15 lat temu, opuściła Czeczenię. Powiedziała, że do tej Czeczenii już nie chce wracać, bo tam zostało jej życie czeczeńskie uśmiercone. Tutaj nauczyła się języka polskiego, nauczyła się uśmiechać. Jak wiele jest takich przypadków?
Jest wiele, ale akurat wspomnę jeszcze taką historię, ponieważ stoimy przed kościołem Świętego Ducha vis-a-vis, a w tym kościele podczas rekolekcji więcej niż 12 lat temu poprosiłem wiernych, czy ktoś mógłby zaoferować pracę pani Lidzie, i okazało się, że znalazła tę pracę. Pracowała jako pomoc w gabinecie dentystycznym przez wiele lat, więc okazuje się, że Polacy czy Lublinianie są otwarci również na obecność i pomoc takim osobom. Ja myślę, że w tej chwili tutaj diaspora czeczeńska, ona już jest dobrze zintegrowana, ta, która przyjeżdżała przed laty. Problem na pewno oczywiście mniejszy z Białorusinami, których mamy w tej chwili też bardzo dużo, przybywających do Lublina. No i zobaczymy, co będzie dalej z Afgańczykami. Zobaczymy. Zbliża się godzina 8. Za chwilę wiadomości. Adrian Kowarzyk, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Ksiądz Mieczysław Puzewicz, delegat do spraw osób wykluczonych, był gościem Poranka Wnet. A teraz z krakowskiego przedmieścia przenosimy się na krakowskie przedmieście.